Uczniowie z klasy 3A z gimnazjum nr 2 w Jaworzni, jako jedyni w województwie świętokrzyskim, wygrali tablicę multimedialną w konkursie w ramach programu edukacyjnego Żyj smacznie i zdrowo. Pod czujnym okiem pani Renaty Mazur trzecioklasiści przygotowali zwycięski plakat. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 maja. Jedzenie o stałym porach, to jest właśnie to, co daje naszym organizmom poczucie bezpieczeństwa. Bo jeszcze co bym chciała wam ważnego powiedzieć o tym. Nie będę tak później już dużo się skupiać na każdym z tych punktów, ale to są najważniejsze rzeczy. Dziewczyny, zdarzało wam się na chłopaki. Odchudzało się ktoś? Już? Nie? No to było dobrze. Ale pewnie słyszeliście, że niektórzy, którzy się odchudzają, to nic nie jedzą. Nie, ja nie jem, ja się odchudzam. Słyszy się takie rzeczy, na pewno znacie takie sytuacje. No ja bym chciała powiedzieć, że wiecie, co czasem widzicie, co nasz organizm robi, jak się nie je długo i później się dopiero je, czyli jak się głodzi. Tak naprawdę to dla naszego organizmu nie jedzenie, to jest czas głodzenia się. I później przychodzi moment, kiedy jego już jesteśmy tak głodni, tak zmęczeni i nie mamy siły żyć, jak musimy w końcu zjeść. I jemy wtedy zwykle zbyt dużo, nie mamy za bardzo nad tym kontroli i to jest za duża dawka energii na raz. I wiecie, co wtedy nasz organizm na to? Głodny byłem przez cały dzień, teraz mam wielką dawkę energii, to co ja muszę zrobić? Ja nie wiem, kiedy dostanę następną dawkę energii. Co robię? Odkładam ją później, na następny czas głodzenia się. A w czym odkłada nasz organizm zapasy? Czyli co? Czasem tak naprawdę to zwykle to głodzenie się to właśnie powoduje to, że pijemy. Czyli regularność jest taką zasadą głębiej. Inną zasadą, bardzo ważną, jest picie co najmniej 1,5 litra wody dziennie. Ile to jest 1,5 litra? Inna miara. 1,5 litra. O, 6, ale 250 ml się przyjmuje. O, proszę, koleżki są już wstępne. Powiedzmy, do 1,5 litra, a w butelce? Jedna duża butelka, zgadza się. No to myślę, że to nie jest jakoś bardzo dużo dla was do wypicia w ciągu dnia. W taki dzień jak dzisiaj, gdzie tu wszyscy wachujecie, szklanka wody wszystko ustala, tak, że nie jest wcale tak gorąco jak mam. Bo... A jeszcze do tego codziennie ćwiczenia. Bo oczywiście tą całą energię z tego jedzenia, którą codziennie zjadamy, to trzeba jakoś zużytkować, tak? No więc te codzienne ćwiczenia. Już trzecia klasa wiem, że miała wpływ dzisiaj, tak? I ktoś tam jeszcze był. No, to już dzisiaj z rana była dawka ruchu. No nie chcą zrobić codziennie się. Jak codziennie? No to trzeba sobie samemu zaplanować codziennie. Codziennie można polecić, jak jeszcze umówić się z chłopakami i powiedzieć coś. Z chłopakami. No nie wiem, może z dziewczynami, nie wiem, co gracie? W piłkę gracie? Najczęściej. W szachy też? Dobrze, to jest wysiłek bardzo naprawdę słowy. Też potrzebna jest energia do tego. Codziennie, słuchajcie, ruch codziennie. Widzieliście kiedyś taką piramidę? Piramida żywieniowa. O co chodzi z tą piramidą? Co jest najważniejsze w piramidzie? Wierzchołek? A co? Podstawa. O, dobrze, to jest to słowo. Podstawa piramidy. Dzięki której co? Stoi stabilnie, tak? I dalsze, wyższe poziomy mogą się opierać dzięki stabilnej podstawie. Co jest w podstawie? Macie w tym ulotku, który wam rozdawała. Też. Co jest w podstawie? Produkty zbożowe, tak jest. Czyli jakie to są produkty zbożowe? Makaron, pieczywo. Co takiego? Kasza. Jest, kasza. Kolejny poziom piramidy, warzywa i owoce. 4 porcje warzyw, 2 porcje owoców tutaj na piramidzie. Zwykle się mówi o 3 porcjach warzyw i 2 porcjach owoców dla wszystkich. Dla was tutaj takie trochę na zachętę te warzywa, 3 plus 1, żebyście jeszcze dodatkowo porcję tych warzyw sobie zjedli.
kefir, śmietana, masło. Tak jest, to są wszystko produkty mleczne i różne, zobaczcie, ile jest różnych tych produktów mlecznych. I tutaj znowu ta zasada różnorodności w tych mlecznych, że i mleko, i jogurt, i to można zjeść. I zwieńczeniem tej piramidy, tym wierzchołkiem są oleje tłuszcze roślinne i pewnie tam widzicie, proszę, w oku nie umknie cukier. No o co tu chodzi? Zwieńczeniem dobrej diety są dobre tłuszcze i jak najbardziej je trzeba właśnie w diecie mieć, bo mają dużo różnych funkcji i jak najbardziej są potrzebne. A ten cukierek na wierzchołku, ponieważ no, nie jest najważniejszy, to nie jest podstawa naszej diety, ale w prawidłowej diecie miejsce na słodkości też może być. I o to tu właśnie chodzi, żeby wszystko zbilansować. A co jest fundamentem, czyli jeszcze taką podbudówką tej piramidy? Ruch, czyli to, jak właśnie wydatkujemy tą energię. To wszystko, co zawiera ludzie, to jest do zjedzenia w ciągu jednego dnia, w ciągu każdego dnia macie tyle do zjedzenia. To jest naprawdę dużo do zjedzenia, dlatego trzeba to rozłożyć na cały dzień. I wtedy nasz organizm jest przeszczęśliwy. Śniadanie to A. Bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. B. Nie trzeba jeść codziennie śniadania. C. Zawsze trzeba zjeść śniadanie przed wyjściem z domu. D. Odpowiedzi A i C są prawidłowe. Myślę, że to jest pytanie bardzo proste dla Was. Na rozgrzewkę. Pierwsze pytanie. Co to jest śniadanie? Jak to jest? Nacisnąłeś i co? Nacisnąłeś i powinnoś wiedzieć przez chwilę i później już czekasz. Aż minie czas, który jest przeznaczony na odpowiedź. Przy pierwszym pytaniu, bo to teraz mam za dużo czasu, ale pierwsze tylko takie zmójne, pierwsze, proste. Odpowiedzi A i C są prawidłowe. Z czym najlepiej spożywać płatki śniadaniowe? A. Z wodą. B. Z mlekiem lub jogurtem. C. Na sucho. Czy D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Z czym najlepiej płatki śniadaniowe? Czyli jemy śniadanie. I co na to śniadanie? Jak chcę to? I 5 sekund ostatnich na odpowiedź. Jak ktoś nie wie, to strzela, ale może już większość wiedziała. I lepiej już się usłyszała. Dobrze. Dobrze. Płatki śniadaniowe, lepą, bardzo dobra para. Uzupełnia się, jeśli chodzi o witaminy, o energię. Jeżeli dodacie do tego jeszcze jakieś owoce. A kolejne pytanie. Co należy jeść na drugie śniadanie? A. Kanapki. B. Sałatki owocowe. C. Drobne, słone lub słodkie przekąski. D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Podchwytliwe trochę. Może to być? Na drugie śniadanie. Przechodzimy przez nasz quiz, przez wszystkie posiłki. Jesteśmy przy drugim śniadaniu, drugi posiłek. Podchwytliwe. No właśnie, właśnie. Wszyscy debatują, słuchajcie. Wszyscy debatują. Możemy odpowiadać? Jeszcze 3 sekundy. Jak ktoś nie wie, to strzela. Ostatnia szansa i... Wszystkie tak? Jaki tłuszcz najlepiej nadaje się do smażenia? A. Masło. B. Olej rzepakowy. C. Olej słonecznikowy. D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Na obiad nam się zdarza.
co powinna zawierać. A, B, C, D. Drugie miejsce 8A, 21A i 54.